Model siłowni wiatrowej składa się z generatora wiatru, który pozwala na zdalną symulację różnych wariantów wiatru, pulpitu szkoleniowego, służącego do dokonywania pomiarów napięcia i natężenia prądu, turbiny wiatrowej. Pulpit szkoleniowy składa się z trzech sekcji: sekcji turbiny, sekcji pomiarowej, sekcji aplikacji. W sekcji turbiny znajdują się zaciski służące do przyłączenia turbiny wiatrowej, a pod nimi potencjometr pozwalający na swobodną regulację napięcia i natężenia prądu. W sekcji pomiarowej zlokalizowano woltomierz, zaciski woltomierza, amperomierz, zaciski amperomierza. Sekcja aplikacji zawiera strefę ładowania akumulatora wyposażoną w diodę prostowniczą, gniazdo akumulatora, wzmacniacz, wskaźnik obciążenia w postaci diod LED. Z prawej strony sekcji aplikacji umieszczono diodę, wentylatorek, odbiornik radiowy wymagający podłączenia zewnętrznych słuchawek. Aby móc bezpiecznie rozpocząć pomiary, musimy przygotować stanowisko pomiarowe do pracy. W bezpiecznej odległości ustawiamy generator wiatru, a przed nim turbinę wiatrową. Musimy pamiętać o dokręceniu łopat wirnika, gdyż niedokładnie przymocowane łopaty mogą odpaść w czasie ruchu i stanowić zagrożenie zdrowia i życia. Następnie do sekcji turbiny pulpitu szkoleniowego podłączamy przewody turbiny. Odpowiednio czerwony do zacisku czerwonego, a czarny do czarnego. W pierwszym ćwiczeniu dokonamy pomiaru natężenia prądu i napięcia, jakie wygeneruje turbina wiatrowa. Do sekcji turbiny krótkimi przewodami przyłączamy woltomierz, odpowiednio łącząc razem zaciski koloru czerwonego plus i czarnego minus. Uruchamiamy generator wiatru, wybierając pilotem lub przyciskami na obudowie dowolny program. Obserwujemy wskazanie woltomierza. Następnie odłączamy woltomierz i analogicznie przyłączamy amperomierz. Odczytujemy jego wskazanie. Ćwiczenie polegać będzie na pomiarze napięcia i natężenia prądu przy uwzględnieniu zmiany ustawienia kąta łopat wirnika. Pierwszy pomiar wykorzystamy z poprzedniego ćwiczenia. Dokonaliśmy pomiaru napięcia i prądu dla trzech ustawień kąta łopat wirnika.
zaobserwowaliśmy najlepszy wynik, gdy łopaty były ustawione pod kątem 15 stopni w danej sytuacji. Kolejne ćwiczenie polegać będzie na pomiarze napięcia i natężenia prądu, uwzględniając zmiany kierunku wiatru. Generator wiatru ustawimy w trzech różnych pozycjach względem turbiny. Podsumowując ćwiczenie, zaobserwowaliśmy najlepsze parametry dla pierwszego ustawienia generatora. W tym ćwiczeniu dokonamy pomiaru napięcia i natężenia prądu, uwzględniając prędkość wiatru działającą na łopaty turbiny. Wykorzystamy przy tym trzy tryby prędkości, które pozwala zadać nam generator wiatru. W wyniku doświadczenia zaobserwowaliśmy, że im większa prędkość wiatru,
tym turbina osiąga lepsze parametry prądowo-napięciowe. W tym ćwiczeniu, korzystając z energii wiatru, spróbujemy uruchomić dwa urządzenia codziennego użytku – lampkę i wiatraczek. Do włączenia lampki wymagane jest napięcie 2 V. Po zweryfikowaniu za pomocą woltomierza napięcia, jakie generuje turbina, podłączymy lampkę do źródła energii. Obserwujemy zachowanie lampki, regulując prędkość wiatru oraz ustawienie generatora. Analogiczną procedurę zastosujemy do zasilenia wiatraczka, biorąc pod uwagę fakt, że wymaga on napięcia 3 V. Pod wpływem zmiany pracy turbiny lampka przygasa. Wpływając na turbinę, obserwujemy zwalnianie i przyspieszanie wentylatorka.